8 maja 1943 roku to data symbol w historii powstania w getcie warszawskim. Tego dnia w jednym z ostatnich bunkrów 120 powstańców odebrało sobie życie. Data symbol końca historii powstania w getcie warszawskim, a tym samym samego getta warszawskiego. Wielu uznaje inną datę jako koniec powstania, czyli datę 16, kiedy wysadzono Wielką Synagogę. Jednak dzień śmierci Mordechaja Anielewicza, dowódcy powstania w getcie warszawskim oraz osób, które przebywały razem z nim w bunkrze, dla mnie jest jednak tą datą, którą uznaję za koniec powstania. Chciałbym przybliżyć Wam historię getta i historię getta, którą widać jeszcze dziś. Zabieram Was więc na wycieczkę wzdłuż linii murów getta. Wycieczka biegowa, 18 km przed nami, stąd czapeczka, stąd plecaczek. Przebiegniemy się wzdłuż tej linii, zatrzymując się w miejscach, gdzie jeszcze widać historię getta warszawskiego. Zapraszam, chodźcie. Wycieczkę zaczynamy pod adresem Stawki 19. Tutaj bowiem znajduje się tablica upamiętniająca miejsce, w którym był kiedyś mur getta warszawskiego. W latach 40-43. Jesteśmy przy ulicy Dzikiej 2, skrzyżowanie z ulicą Stawki. Oprócz tablicy pamiątkowej jest tutaj również pomnik Umschlagplatz. Stojący wzdłuż ulicy Stawki, upamiętniający miejsce, w którym spędzano i przygotowywano ludzi do transportów. Plac był dużo, dużo większy. I kolejne miejsce. Tym razem jesteśmy na ulicy Bonifraterskiej 1. Przede mną stadion Polonii, za mną, jak widzicie, jeden z wieżowców Intraco. Tutaj znajdował się przy ulicy Bonifraterskiej 1 znajdował się narożnik murów getta i mury z Woli kierują nas w stronę centrum. Wiele osób zastanawia się, skąd w murach getta, w planie murów getta, takie dziwne wcięcia. Otóż za mną widzicie powód jednego z nich. W tej chwili jest to muzeum, jest to pomnik, przepraszam. Jednakże tutaj mury getta oddzielały bocznicę kolejową, która szła na Umschlagplatz. Dobiegliśmy do ulicy Franciszkańskiej. Tutaj widzimy kolejne zaznaczone fragmenty, którędy przebiegał mur getta. Jest to ulica Franciszkańska. Jesteśmy już na skrzyżowaniu Franciszkańskiej i ulicy Zakroczymskiej. Obok nas jest kościół katolicki świętego Franciszka Serafickiego. Jest to jeden z najdalej wysuniętych w stronę Wisły fragmentów zachodzących na Starówkę, jeśli chodzi o fragmenty muru getta. Przy ulicy Ciasnej znajduje się kolejne wcięcie w planach murów getta. Jednak nie wiem, z czego ono wynikało. Z chęcią dowiem się w komentarzach. Chcąc pokonać trasę dokładnie
wzdłuż murów niestety trafiamy na ślepe uliczki, w związku z czym kawałek trzeba się wrócić, ale pogoda bieganiu sprzyja, fantastyczna, jest około 20 stopni, piękne jak widzicie, słoneczne niebo, co prawda godzina już około godziny 19. No to cóż, biegnijmy dalej. Dobiegliśmy do przepięknego miejsca w Warszawie, jakie jest wcięcie pod budynkami sądów. W tej chwili biegamy w park okolicy ambasady, chyba chińskiej. Tuż przy wejściu do Ogrodu Krasińskich od strony ulicy Andersa jest kolejne miejsce upamiętniające mury getta warszawskiego oraz tablica pamiątkowa wspominająca odcięcie reszty miasta od getta dnia 16 listopada 1940 roku. Mając za plecami początek zachodu słońca, dobiegamy do ulicy Bielańskiej i tutaj trafiamy na kolejne historyczne miejsce. O, widać, jaki piękny mój długi cień się kładzie obok pamiątkowego zaznaczenia murów getta. Jest również i tablica, tym razem treść tablicy identyczna, jednak opis i zdjęcie każdorazowo troszkę inne. Dodatkowo dla osób niedowidzących lub niewidomych można zobaczyć, że jest zaznaczona na trójwymiarowej mapie pineska, w którym miejscu się znajdujemy. Kolejne miejsce warte upiecznienia jest to, co prawda, wieżowiec. Zwany dzisiaj błękitnym wieżowcem w Warszawie, kiedyś przed jeszcze epoką wolnej Polski, przed 89 nazywany złotym, gdyż była to wiele lat niedokończona budowla, a niedokończona była między innymi dlatego, że stoją przy ulicy Tłomackiej, w miejscu wielkiej synagogi, którą na znak zwycięstwa Niemców nad powstaniem w getcie wysadzono bodajże, z tego co dobrze pamiętam, 16 maja 1943 roku. Minęliśmy 7 km trasy i biegnąc ulicą elektoralną dobiegliśmy do skweru Sybiraków, gdzie jak możecie zobaczyć, widać kolejny fragment pomnika upamiętniającego getto warszawskie i kolejna tablica z budynkiem sądów w tle, który był wyłączony z getta. Tędy szła ulica Biała, która została później przesunięta trochę bardziej na zachód, tak jak możemy przeczytać. W stronie skweru Sybiraków znajduje się kościół i zaczyna się skwer księdza Jerzego. Ja wam jednak chciałem pokazać, bo zatrzymałem się tutaj głównie dlatego, żeby pokazać, jak pięknie zachód słońca widać w Warszawie. W niektórych starych uliczkach jesteśmy na ulicy Chłodnej. Biegnąc od ulicy Chłodnej w stronę, właściwie ulicą Chłodną, dobiegając do ulicy Żelaznej, dobiegamy do pomnika, który wskazuje nam miejsce, gdzie przechodziła słynna kładka. Kładka nad ulicą Chłodną, wzdłuż ulicy Żelaznej, pomiędzy dwoma częściami getta. Widzimy tutaj również fragment pomnika upamiętniającego znowuż mur getta oraz tablicę pamiątkową wraz z widoczną na zdjęciu właśnie kładką. Miejsce, w którym jesteśmy, na trójwymiarowej mapie pineska.
Cóż, zapraszam na dalsze bieganie. Biegnąc od strony ulicy Waliców, ulicą Krochmalną, możemy spotkać taką oto tablicę upamiętniającą noblistę Isaaca Singera. W naszej wycieczce dobiegamy do kolejnego punktu. Jest to mur przy hali Mirowskiej. Informacja tablicy. Dobiegłem do kolejnego elementu upamiętniającego mur getta warszawskiego, plac za Żelazną Bramą, okolice pomnika Kościuszki. Nie jest łatwo znaleźć tą tablicę. Ukryta jest bowiem na samym skraju parku, w przepięknym miejscu. I pokazuje ulicę Żelazną oraz ulicę Chłodną i hale koszar Mirowskich, które znajdują się na tyłach pałacyku. Niestety na ulicy Marszałkowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską, tak jak widzicie, za moimi plecami powstaje budowa. I najprawdopodobniej odcięła kolejną tablicę upamiętniającą mury getta warszawskiego, bowiem pomimo wysiłków i obiegnięcia kwadracika nie mogę tej tablicy znaleźć. Kolejna ciekawostka na trasie biegu, oprócz pięknych panoram i pięknych okolic, przez które się przebiega samo centrum. Otóż, jeżeli popatrzycie na wprost, jak trzymam teraz kamerę, tak szły mury getta. Dokładnie, prawie dokładnie przez środek dzisiejszego Pałacu Kultury. Aby pokazać wam, gdzie rzeczywiście szły mury getta, jesteśmy przy samym Pałacu Kultury. Wejście od strony teatrów, czyli wejście od ulicy Marszałkowskiej, teatr dramatyczny. Tutaj mamy teatr, studio, ale chodźcie ze mną. Nie wiem, czy ktoś kiedyś zwrócił uwagę na Pałacu Kultury, na taką oto tablicę, mówiącą o południowo-wschodnim narożniku getta. Jak widzicie, pineska na planie. Jesteśmy w najdalszym punkcie biegowym, chociaż nie w największej odległości biegowej, dlatego że jak spojrzycie w tą dziurę, przebiegliśmy aż do ulicy Żelaznej Chłodnej, czyli wyrwą środkową, tą już obiegliśmy. Teraz czeka nas trasa wzdłuż tej granicy z pominięciem niestety cmentarza, który jest tym wysuniętym najbardziej cyplem, dlatego że cmentarz jest zamknięty. Trzeba przejść po prostu wzdłuż muru pomiędzy cmentarzem powązkowskim a cmentarzem żydowskim. No nic, 12 km, biegnijmy dalej. Zobaczcie, tablica na Pałacu Kultury i na ziemi. Tutaj wzdłuż trawniczka, wzdłuż tuż obok świerku sosenki, nie wiem co to jest, idzie w dalszym ciągu ta linia upamiętniająca to, w jaki sposób przez Warszawę przechodziły mury getta. Na trasie takie oto można zobaczyć wspaniałe widoki tego, w jaki sposób Warszawa rozwijała się przez ostatnie lata. 13 km biegu za nami, no i troszkę więcej. Dobiegamy do kolejnej tablicy, gdzie widzimy, że jest to kolejny narożnik. Jeden z najdalej wysuniętych, tym razem na południe. Jedna z bram, która funkcjonowała do 20 stycznia 1941 roku, tak jest tu napisane zdjęcie. Brama między częścią aryjską a częścią żydowską. Ręka mi się już trzęsie, 13 km. Będzie się trzęsła jeszcze bardziej. Kolejna tablica pamiątkowa i kolejny fragment upamiętniający mury getta znajduje się dokładnie naprzeciwko Mennica Residence. Po drugiej stronie ulicy
do JM Tower. Warszawiacy nawet setki razy stąd w korkach mogli nie zauważyć, że znajduje się tutaj tablica upamiętniająca istnienie bramy. Dobiegliśmy do zbiegu ulic Chłodnej i Wroniej. Tutaj niestety również tablica upamiętniająca mury getta zniknęła. Najprawdopodobniej jest na terenie budowy, którą o, tutaj widzicie. Po raz kolejny dobiegamy do ulicy Żytniej. Tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Solidarności widać, jak przebiegały mury getta. Między 40 a 43 rokiem mamy kolejny kawałek, ten fragment w ziemi upamiętniający tę strefę odizolowania. I krótką informację na tablicy, że była tu jedna z głównych bram getta w tak zwanym kolegium przy Leszno 84. Dobiegając w okolice ulicy Gibalskiego, niestety dalej się biec nie da. Mur cmentarza żydowskiego niestety przecina miejsce, gdzie był mur getta. Dobiegliśmy do zamkniętego niestety w tej chwili pomnika. Pomnik Wspólna Mogiła Polaków i Żydów zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta. Obok budynek fundacji Nissenbaumów. Ostatnia z tablic na naszej trasie. Niestety jakość już będzie bardzo słaba, dlatego że w międzyczasie złapała nas noc. Przeczytam to, co jest napisane na tablicy. Otóż cmentarz żydowski wyłączono z getta w grudniu 1941 roku. W dalszym ciągu grzebano tam zmarłych. Dawne boisko Skry było w getcie jedynym większym terenem niezabudowanym. Wykorzystano go pod uprawę kapusty. Wyłączono go z getta także w grudniu 1941 roku. Stopniowo stał się miejscem grobów indywidualnych i zbiorowych. Chowano tu również poległych w czasie powstania warszawskiego w 1944. Moi drodzy, przede mną ostatnia już prosta. Zaraz sprawdzę na GPS-ie, jaki dystans pokonaliśmy do tej pory. 17, ponad 17 kilometrów, 75, 760 metrów w tej chwili. Domkniemy do 18 kilometra, tak jak zapraszałem Was na początku. Czy dalej działamy? Działamy. Domkniemy do 18 kilometra, dlatego że już zbliżamy się tutaj wzdłuż muru cmentarza żydowskiego do miejsca, gdzie zostawiłem samochód i do miejsca, z którego wycieczkę naszą dzisiaj zaczęliśmy. Niesamowite wrażenie, niesamowita przygoda. Troszkę może dłużej przegadam na koniec. Odwiedzenie tych wszystkich miejsc napawa zadumą, napawa strachem, napawa lękiem, napawa szczęściem też. Szczęściem, że nie nam było to doświadczyć. Szczęściem, że ani ja, ani mój syn do tej pory, ani właściwie nawet mogę powiedzieć prawie rodzice, nie doświadczyli okropieństw wojny. Trzy pokolenia. To dużo. W naszej historii to bardzo dużo. W głowie setka myśli. No nic. Na dziś to tyle.